Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Rozmowa kontrolowana. W naszym studiu Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska do spraw komunalnych. Dzień dobry, panie prezydencie, witam. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Niech pan wytłumaczy, dlaczego jeszcze kilka miesięcy była mowa o tym, że podwyżki cen biletów nie będzie, a teraz słyszymy, że od 1 lipca trzeba będzie więcej zapłacić za bilety komunikacji. Co się takiego wydarzyło i czy to poważne, żeby tak nas, pasażerów, traktować? Pani redaktor, chciałbym to sprostować, bo w artykule, na który pani pewno się powołuje, w artykule trójmiasto.pl, jest szeroko opisana właśnie konferencja prasowa pana prezydenta Pawła Adamowicza, który mówił, że na razie nie zakładamy podwyżek cen biletów, ale będziemy bardzo mocno analizować koszty integracji taryfowej. I te koszty są. Te koszty są na poziomie 800 tysięcy złotych. I to jest jakby pierwszy pretekst, pierwszy powód, dla którego te podwyżki cen biletów są konieczne, ale nie jedyne oczywiście. Od 1 lipca w Gdańsku. A dlaczego w Gdańsku od 1 lipca, a w Gdyni, w innych miastach od września? Nam zależy na tym, żeby te podwyżki objęły również sezon turystyczny, żeby w jak najmniejszym stopniu koszty tej podwyżki pokryli mieszkańcy, ale żeby też pokryli turyści. No w Gdańsku sezon turystyczny to są naprawdę miliony osób, które przyjeżdżają, odwiedzają Gdańsk i korzystają z komunikacji gdańskiej. Dlatego uważamy, że nie ma co czekać z tymi podwyżkami, tylko właśnie wprowadzać je w tej chwili po to, żeby też zaczepiły właśnie o ten sezon turystyczny. A chce mi pan powiedzieć, że musimy płacić więcej za bilety, bo są budowane na przykład nowe linie tramwajowe, tak? Znaczy im więcej, im lepsza komunikacja, tym droższa w Gdańsku musi być? Ja chcę powiedzieć, że szereg procesów, szereg powodów składa się na to, że ta podwyżka jest po prostu potrzebna. Od 2011 roku nie było podwyższanych biletów okresowych. Od 2012 roku nie było podwyższanych biletów detalicznych. Od tego czasu wskaźnik inflacji wyniósł 3,7%, co oznacza, że już sama ta inflacja powoduje, że te podwyżki jakby są racjonalne, ale oprócz tego rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, jest i szereg innych powodów. Integracja, o której powiedziałem, jest nowy koszt związany z pracą przewozową taboru na tych nowych liniach, tak? To znaczy mamy w tej chwili o 40 milionów droższą komunikację publiczną niż w 2011 roku. No, wiadomo, że Gdańsk rozbudowuje infrastrukturę, Gdańsk stwarza coraz lepsze możliwości do poruszania się po Gdańsku właśnie komunikacją publiczną. Stawiamy na transport publiczny. W zeszłym roku 4 miliony pasażerów więcej skorzystało z tej komunikacji, ale to oczywiście kosztuje i te 40 milionów właśnie wzrosły koszty komunikacji. No tak, ale więcej pasażerów, było to 244 tym więcej miliony, wpływów teraz 280 z biletów, tym właściwie ten zarobek, no wiemy, że miasto dopłaca, ale powinien być większy, więc im więcej pasażerów, tym bilety nie powinny być droższe. Pani redaktor, oczywiście tak jest, że pasażer też za siebie płaci, natomiast wzrost, mówię o tych 40 milionach złotych kosztów, wzrost przychodów z biletów to było 25 milionów złotych, czyli 15 milionów złotych dodatkowo musiał samorząd zapłacić. A ile w ogóle samorząd dopłaca? Tak, od 2005 roku, gdzie dopłata była na poziomie 30-35%, bo nawet mieliśmy wskaźniki pokrycia przychodów z biletów na poziomie 65%. Dzisiaj dochodzimy do tego poziomu 50% i tak naprawdę stajemy przed ścianą związaną z tym, że my nadal chcemy się rozwijać. Nadal się wydaje, że 50% dopłaty do komunikacji w przypadku dużego miasta to jest taki standard, nie? Standard, ale musimy pamiętać oczywiście, że nadal tę komunikację chcemy rozwijać. Za chwilę będzie budowa ulicy Nowej Warszawskiej, Nowej Bulońskiej Północnej, tramwaj Gdańsk Południe Wrzeszcz. Tam też pojawią się koszty. Dzisiaj jest po prostu dobry moment, żeby tę dyskusję o tym rozwoju, a również o wkładzie na poczet przyszłych inwestycji infrastrukturalnych, porozmawiać z mieszkańcami i stąd ten temat został podjęty na Metropolitalnym Związku. No właśnie, a niech pan powie, a to jest tak, że wszyscy tacy byli hura optymistyczni do tej podwyżki w ramach tego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, czy to jest tak, że Gdańsk tutaj tak jakby napierał na tę podwyżkę?
Z każdej strony zawsze kwestia podwyżek to jest bardzo trudny temat. Również ze strony Gdańska. My mamy świadomość, że zawsze to jest społecznie mało akceptowalne, ale ja wierzę w to, że mieszkańcy widzą, w jaki sposób komunikacja gdańska się rozwija, że jest coraz atrakcyjniejsza, że staramy się integrować właśnie tą komunikację również z Pomorską Koleją Metropolitalną, która się pojawiła jako nowy twór na terenie miasta Gdańska i że te wysiłki też kosztują i myślę, że akurat mieszkańców Gdańska uda nam się przekonać, że tego rodzaju podwyżki są konieczne. One nie są tak drastyczne. Chciałbym przypomnieć, że my bardziej podwyższamy ceny tych biletów detalicznych, natomiast większość mieszkańców... Czyli tych jednorazowych. Tak, tych jednorazowych. Natomiast większość mieszkańców już dzisiaj kupuje bilety okresowe i to jest efekt takiej długoterminowej polityki. Tak, ale one są... Ta podwyżka jest zdecydowanie mniejsza. Dzisiaj po Gdańsku, po starych cenach 34 podróże pozwalają na to, że już warto kupić ten bilet okresowy. No po tych podwyżkach to będą 32,5 podróży i to już się wtedy opłaca zakup. I to warto też powiedzieć, że w skali kraju też tego rodzaju tendencje są. Wrocław ma droższe bilety, 4 zł, 40 bilet detaliczny. Kraków ma bilet za 5 zł, Warszawa ma bilet za 7 zł w ramach swojej sieci. Także my, jeśli chodzi o ceny biletów, nadal pozostaniemy jedni z tańszych. Wyprzedzi nas bodajże tylko Lublin, jeśli chodzi o bilety detaliczne. Jeśli chodzi o bilety okresowe, to jedynie Łódź i Wrocław. Panie prezydencie, idźmy dalej. Powiedział pan, że staramy się integrować z Pomorską Koleją Metropolitalną. No mnie się wydaje, że nie staracie się integrować z Pomorską Koleją Metropolitalną i że to jest taki grzech pierworodny, który nie został rozwiązany ani przed uruchomieniem PKM-ki, ani w trakcie. Że mamy na tych samych liniach i PKM-kę i wciąż autobusy. Autobusy, które może jeżdżą dłużej, ale są dużo tańsze. I bez właściwie zabrania autobusu z danej linii nie namówimy pasażera, czy właściwie nie zmusimy go trochę do korzystania z PKM-ki. Ja rozumiem, pani redaktor, że pani zadaniem jest trochę prowokować, ale uważam, że ta ocena jest trochę niesprawiedliwa. Ja przypomnę, że Gdańsk zaangażował 160 milionów złotych w budowę węzłów przesiadkowych, budowę węzła Kiełpinek, Jasień, Brętowo. To jeśli chodzi o te nakłady infrastrukturalne, ale też jeśli chodzi o pracę autobusów i tramwajów. 3,5 miliona złotych rocznie dodatkowo płacimy po to, żeby podwieźć mieszkańców właśnie pod te węzły przesiadkowe. A pana nie martwi to, że teraz... Już się odnoszę do tej linii 210, bo z tą linią 210... Sowa. Tak, z linią 210 jest dokładnie odwrotnie niż się dzisiaj w mediach na ten temat mówi. Linia 210 nie jest atrakcyjna w stosunku do PKM-u, jeśli chodzi o ofertę, bo jednak jedzie zdecydowanie dłużej. Natomiast penetruje osiedla i dowozi do węzłów przesiadkowych PKM-ki mieszkańców. Dzisiaj, tak jak pani redaktor pewno wie i o tym bardzo często rozmawiamy, kluczem jest to, żeby z tej linii 210 mieszkaniec w łatwy sposób mógł się przesiąść na PKM-kę. To znaczy, żeby za jeden bilet, tak żeby nie musiał dokupywać nowego biletu, żeby mógł się przesiąść na PKM-kę. I przypomnę, że myśmy w lutym tego roku wprowadzili specjalne bilety łączone za 140 zł. Na pewno będziemy starali się tę integrację jeszcze pogłębiać. Natomiast a pana to jest krok, pan słyszy, że PKM-ka teraz będzie miała mniej połączeń i może docelowo jeszcze mniej połączeń, że to jest jakby, jeśli chodzi o zachęcenie potencjalnego pasażera, jakby przeciwskuteczne? Ja, jako osoba, która jest odpowiedzialna za komunikację publiczną, mam świadomość, że czasami warto podjąć pewne takie ryzykowne w sensie odbioru społecznego decyzje. Po to, żeby zracjonalizować koszty funkcjonowania komunikacji. Z tego, co się orientuję, te kursy, które redukuje Pomorska Kolej Metropolitalna, to są kursy no, mało obciążone, mało osób z tego korzysta i uważam, że w takich sytuacjach te trudne decyzje należy podejmować. Dzisiaj zasadniczym problemem jest problem braku taktu, jeśli chodzi o rozkład PKM-u i problem tego, że ten rozkład w ogóle się zmienia co jakiś czas, co pół roku. I to też oczywiście pojawia się zarzut do nas, do władz miasta Gdańska, czemu my nie integrujemy, jeśli chodzi o rozkład jazdy autobusów czy tramwajów. Jest to zasadniczy kłopot, bo to jest lawina. Jeżeli przestawiamy jeden autobus, to tak naprawdę, ponieważ cała komunikacja jest zintegrowana ze sobą,
jeżeli przestawimy od jazdy jednego autobusu, to to dzieje się lawinowo i trochę trudno robić to co pół roku. Więc dzisiaj zasadniczym wyzwaniem jest ustawić takt i ustawić stały rozkład jazdy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Panie prezydencie, o efekcie tunelu pod Martwą Wisłą chciałabym porozmawiać, bo ewidentnie widać teraz brak no, takiej, powiedziałabym, bardziej przepustowej drogi zielonej. I co teraz? Tak jak się spodziewaliśmy, pani redaktor, dzisiaj ogromną ulgę odczuwa Śródmieście. To są spadki na poziomie kilkunastu procent. Podwale Przedmiejskie, Chucisko, Wały Jagiellońskie, Wały Piastowskie, rzeczywiście Jana Skolna. Myślę, że to każdy z nas bardzo dobrze widzi. Natomiast oczywiście część z tego ruchu, te samochody nie wyparowały. Te samochody trafiają oczywiście na dolny taras w kierunku Zaspy Przymorza. I co i teraz stąd tak jest, ta że transport ciężarowy idzie wzdłuż morza? Dzisiaj stąd ta dyskusja z mieszkańcami, że warto przemyśleć, bo to też jest z punktu widzenia ekologicznego dosyć istotny problem. Te 20 parę procent, które pojawiły się na Czarnym Dworze, to jest też również wzrost ryzyka. Ryzyka związanego z ujęciami wody w tamtym miejscu. Stąd wysiłki prezydenta Bojanowskiego i prezydenta Bielawskiego, żeby przekonać mieszkańców co do potrzeby budowy drogi zielonej, czy dokładnie zielonego bulwaru, jak to dzisiaj drogi się nazywa. Zielonej, bo to, myślę, to że ten kształt dzisiaj zupełnie inaczej wygląda niż oczywiście on był pierwotnie. Nie czteropasmowa droga. Nie czteropasmowa droga, taka śródmiejska droga. Tego rodzaju drogi na całym świecie są, ale to też jest konieczne z punktu widzenia właśnie tych ujęć wody, dlatego że dzisiaj Czarny Dwór stanowi duże ryzyko. Tam nie ma odprowadzenia deszczówki. Jeżeli coś tam się na tym Czarnym Dworze stanie, to zawsze jest ryzyko zakażenia tych wód gruntowych, więc my musimy dzisiaj otwarcie, w sposób otwarty i odpowiedzialny powiedzieć mieszkańcom. Tak, droga zielona czy zielony bulwar jest dzisiaj konieczny, trzeba go realizować. Mam nadzieję, że mieszkańcy to zrozumieją. Czytam dzisiaj w Dzienniku Bałtyckim, że będą płatne będzie parkowanie w okolicach plaż. Właściwie chyba oprócz Brzeźna. To jest pewna nowość. Tak, to znaczy były parkingi wokół plaż, takie prywatne, ale część samochodów stała w różnych miejscach. Dlaczego się na to zdecydowaliście? Rzeczywiście tak. No, staramy się uporządkować sytuację w okolicach plaż. Od 15 czerwca do... Zarobić na tym jeszcze. Od 15 czerwca do końca sierpnia chcielibyśmy spróbować, bo to tak naprawdę mówimy otwarcie, że jest to program pilotażowy, w ramach którego chcielibyśmy wydzierżawić parkingi wokół plaż i spowodować po pierwsze rotację, żeby była szansa na to, żeby nie... Czy turyści, czy... No, głównie chodzi o turystów, żeby turyści nie zostawiali samochodów na cały dzień, ale żeby w miarę możliwości zwalniali miejsce innym, ale po drugie, żeby uporządkować tereny zielone. Dzisiaj, zwłaszcza na Wyspie Sobieszewskiej, ale i też w Wielitkowie, jest plaga kierowców, głównie właśnie turystów, którzy rozjeżdżają nasze lasy, naszą zieleń. I my prosimy, my próbujemy z tym sobie jakoś poradzić. Stąd pomysł na właśnie wydzierżawienie podmiotom prywatnym, których zadaniem będzie również pilnowanie tego, czy kierowca parkuje w określonym miejscu przewidzianym do tego prawem. I na to wezwanie tego podmiotu prywatnego, a dokładnie osoby zatrudnionej przez podmiot prywatny. Straż Miejska ma interweniować. Będzie też interweniować w sposób prewencyjny. Będziemy przygotowywać ulotki, promocji właśnie dobrego parkowania. Chodzi o to, żebyśmy dzielili się naszym dobrem, jakie są gdańskie plaże, ale też starali się je chronić i starali się chronić lasy. To nie będą jakieś bajońskie stawki, mam nadzieję. Stawka jest przewidziana na 3 zł za godzinę. To jest niższa stawka niż w strefie płatnego parkowania. Mhm. Czy po strefie płatnego parkowania w Oliwie przewiduje pan rozszerzenie tej strefy jeszcze na jakieś inne miejsca? My w tej chwili na maj wchodzimy z całym pakietem zmian, jeśli chodzi o strefy płatnego parkowania. To jest Oliwa, to jest trochę poszerzenie Śródmieścia. To też jest rekomendacja na strefę płatnego parkowania na Wiosce Rybackiej w Brzeźnie. Tam to się spotkało z negatywną opinią Rady Dzielnicy, więc my tego nie będziemy wdrażać. Uchwalimy, ale nie będziemy ostatecznie wdrażać, chyba że Rada Dzielnicy się do nas o to zwróci. I też bardzo ważny teren okolic Gumedu, Aniołki. Mhm. Chodzi o to, żeby to pacjenci mieli szansę zaparkować w okolicy szpitala, bo często te miejsca parkingowe są zajęte przez pracowników i nie ma jak do tego szpitala dojechać. Jeszcze pytanie na koniec. Ile mieszkań komunalnych udało się wyremontować w ramach tego programu, o którym pan mówił w styczniu, miało być 300 mieszkań w tym roku? Yes.
jesteśmy na końcu pierwszego etapu. Ten pierwszy etap zakłada właśnie 100 mieszkań w ramach tych remontów. Są już wdrażane kolejne etapy. Myślę, że spokojnie do końca tego roku te 300 mieszkań uda się wyremontować. A ktoś już dostał te mieszkania wyremontowane? Tak, część z tych mieszkań, oczywiście jak one są oddawane do użytku, już są zasiedlane i są... A kto korzysta? To są podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie? Kto to jest? To są przede wszystkim osoby, które czekają na mieszkania na liście, czyli te blisko 1900 osób z lokali socjalnych, które czeka na liście na te mieszkania i myślę, że to jest wielka radość otrzymać klucze, bo sam byłem w kilku z nich. Naprawdę są to ładne, zadbane mieszkania. Liczymy na to, że będą się ci mieszkańcy przez dłuższy czas cieszyli tymi mieszkaniami, że później być może przejdą na inny poziom, na poziom niskich dochodów, tak żebyśmy już mogli się rozliczać tym czynszem 10-20 z tym mieszkańcami. Panie prezydencie, słyszał pan, że agencja, siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej może nie być w Gdańsku, a w Warszawie? Prezydent Adamowicz już w tej kwestii zaprotestował, wysłał list do Warszawy protestujący. Czy to byłaby wielka strata? Myślę, że tak. Jednak Polska Agencja to jest to element rozwojowy, zwłaszcza jeśli chodzi o potencjał naukowy Gdańska. My mamy Politechnikę Gdańską, ten potencjał jest ogromny, ale każde środowisko potrzebuje pewnego stymulusa. Ja zawsze mówię, że naszym stymulusem w Gdańsku, w urzędzie, było Euro 2012. Powinniśmy za chwilę jakiś stymulus sobie znaleźć, żeby ten rozwój Gdańska dalej się szybciej odbywał i podobnie jest z Polsą. Polsa jest pewnym stymulusem dla środowiska naukowego w Gdańsku i warto o to zabiegać, warto bronić, żeby ta siedziba pozostała w Gdańsku. Myśli pan, że trzeba będzie bronić? Mam nadzieję, że nie. Wojną mi się to kojarzy. Nie, w żadnym wypadku. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie oparta o pewne merytoryczne argumenty, a te merytoryczne argumenty tutaj w Gdańsku są. Naprawdę Politechnika Gdańska reprezentuje są wysoki poziom, środowisko naukowe Politechniki Gdańskiej reprezentuje ten wysoki poziom i to dziwne byłoby, żeby po jakimś niedługim czasie dzisiaj przenosić tę siedzibę, dlatego że no właściwie nie wiem dlaczego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani redaktor. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.